Camino To jest kolejnym tytułem godnym uwagi. Wyraźnie pomógł w tym południowo-koreański komiks, gromadzący praktycznie same dobre opinie. Tower of God koncentruje się wokół chłopaka o imieniu 25th Bam. Nasz bohater spędził większość życia w jaskini u podnóża tajemniczej, ogromnej wieży. Jedynym przyjacielem Twentiego jest Rachel, która regularnie odwiedzała chłopaka, dotrzymując mu towarzystwa. Gdy Rachel znika w czeluściach wieży, Twenty decyduje ruszyć jej na ratunek. Bohaterska misja szybko może jednak zakończyć się niepowodzeniem. Każdego piętra strzegą bowiem potężni przeciwnicy. Okej, Tower of God może nie powala oryginalnością, jednak daje nadzieję na wspaniałą przygodę i historię pełną wartkiej akcji. Miejmy nadzieję, że Twenty będzie intrygującym protagonistą, a jego doświadczenia skłonią nas nawet do refleksji. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, możemy otrzymać jedno z najlepszych anime roku 2020. Premiera 1 kwietnia. Na mojej liście umieściłem również BNA, czyli Brand New Animal, najnowsze dzieło studia Trigger. BNA rozgrywa się w XXI wieku, gdy po wielu stuleciach ujawniono istnienie człekopodobnych zwierząt. Protagonistką anime jest Michiru Kagemori, uczennica liceum, która niespodziewanie zostaje zamieniona w japońskiego jenota. Akcja nabiera rozpędu, gdy Michiru spotyka Ogami Shiro, wilka i najpewniej prywatnego detektywa. Wspólnie próbują dociec, dlaczego Kagemori spotkał taki, a nie inny los. BNA ujęło mnie świetną animacją, która bardziej przypomina kreskówki Cartoon Network, aniżeli współczesne produkcje anime. Według mnie działa to na korzyść BNA, podkreślając oryginalność tytułu. Michiru sprawia wrażenie postaci bardzo sympatycznej, która wspólnie z Ogamim może stworzyć kapitalny duet. Zwiastun zapowiada także sporo szaleństwa, co przypomniało mi o Fuli Kuli. Pewne wątpliwości budzi natomiast fabuła, na pierwszy rzut oka może trochę zbyt banalna. Studio Trigger zasługuje jednak, by okazać im należyte zaufanie. BNA posiada wciąż duże szanse, by zostać jednym z najlepszych anime pierwszej połowy tego roku. Premiera w kwietniu. Yesterday wo Utate to kolejny tytuł budzący spore oczekiwania. Anime oscyluje wokół Riku wo Uozumiego, zwyczajnego chłopaka, który po ukończeniu studiów rozpoczyna pracę w niewielkim sklepie spożywczym. Szare dni ciągną się jeden za drugim, aż do chwili, gdy Riku wo spotyka swoją byłą dziewczynę. Dużo kolorytu wprowadza także Haru Nonaka, urocza dziewczyna dbająca o kruka imieniem Kansuke. Z pojawieniem się tej dwójki życie Riku wo zaczyna nabierać barw oraz wartości. Anime, w których główny bohater odkrywa, czym jest przyjaźń oraz jak wielka jest jej moc, zawsze zwracały moją uwagę. Z reguły była ona wynagradzana, więc wierzę, że tak stanie się i tym razem. Oprócz przyjaźni nie powinno zabraknąć również wątków miłosnych, tak istotnych dla charakterologicznych przemian bohaterów. Dodatkowo animacja wygląda ślicznie, więc powinno być naprawdę dobrze. Emisja Yesterday wo Utate rozpocznie się 5 kwietnia. Wiele pozytywnych wrażeń może dostarczyć także Kakushigoto, okruchy życia z elementami komedii. Fabularną oś anime stanowi relacja pomiędzy Kakushim Goto a jego córką Hime. Kakushi spędza czas nad tworzeniem dość wulgarnych mang, co za wszelką cenę próbuje ukryć przed córeczką.
Jak możecie się domyślić, zadanie jest dosyć trudne, stanowiąc przyczynę wielu zabawnych zdarzeń. Anime stworzy nam zapewne wiele okazji, aby docenić piękno relacji między ojcem a córką oraz to, że znaczna różnica wieku nie stoi na przeszkodzie, by się rozumieć. Atutem Kaku Shigoto są również aktorzy głosowi. Rie Takahashi, czyli jedna z najlepszych aktorek młodego pokolenia, wcieliła się w postać Hime. Natomiast wybitny Hiroshi Kamiya podłożył głos Kakushiemu. Pierwszy odcinek Kaku Shigoto zostanie wyemitowany 2 kwietnia. Najwięcej rozrywki tegorocznej wiosny może dostarczyć natomiast Appare Ranman, anime studia PA Works. Głównymi bohaterami produkcji są Kosame Ishiki, tchórzliwy samuraj oraz Appare Sorano, nad wyraz zdolny inżynier. Duet spotyka się na morzu, gdzieś pomiędzy Japonią a Stanami Zjednoczonymi. Z racji tego, że nie mają pieniędzy, by wrócić do domu, postanawiają wziąć udział w wyścigu na trasie Los Angeles-Nowy Jork. Zwycięzca otrzyma ogromną sumę pieniędzy. Kosame i Appare liczą na wygraną, jednak najpierw muszą pokonać innych uczestników, w tym groźnych bandytów. Główną inspiracją dla Appare Ranman stanowił chyba film Wyścig Szczurów, gdzie bohaterowie także uczestniczyli w wyścigu o dużą pulę pieniędzy. Anime zwiastuje frajdę z oglądania, aczkolwiek mam nadzieję, że poznamy również przeszłość Kosame, Appare oraz pozostałych uczestników wyścigu. O tym przekonamy się od 10 kwietnia. 6 dni wcześniej obejrzymy pierwszy odcinek Arte. Anime powinno zainteresować przede wszystkim miłośników historii Włoch oraz szeroko pojętej sztuki. Arte to urocza dziewczyna żyjąca w XVI-wiecznej Florencji. Arte marzy o zostaniu profesjonalnym rysownikiem, jednak niepojętym jest, by kobieta parała się takim zajęciem, tym bardziej jeśli pochodzi z arystokratycznej rodziny. Dziewczyna nie ma jednak zamiaru się poddawać. Arte pragnie udowodnić, że przedstawicielki płci pięknej także potrafią ciężko pracować, tworzyć wspaniałe dzieła i być stawianymi na równi z mężczyznami. Arte naprawdę może podbić nasze serca. Jeśli osobowość dziewczyny została skonstruowana należycie, a historia XVI-wiecznej Florencji odgrywa w anime istotną rolę, otrzymamy tytuł, który bawi, motywuje, ale również uczy. Chciałbym, aby tak było. Premiera 4 kwietnia. Kingdom 3 jest ostatnim tytułem w moim zestawieniu. Fani serii musieli czekać aż 6 długich lat na powrót Xin Li. Wygląda na to, że było warto. Pierwszy sezon Kingdom przenosił nas do Chin okresu walczących królestw. Państwo środka składało się wówczas z 7 oddzielnych krajów, walczących między sobą o przejęcie władzy nad całym państwem. W kraju Queen mieszka główny bohater, niewolnik Xin Li. Chłopak pragnie porzucić swe dotychczasowe życie i zostać wielkim generałem, który doprowadzi do zakończenia wojny. W spełnieniu tego celu ma mu pomóc jego najlepszy przyjaciel, Piao. 2 pierwsze sezony Kingdom zostały przyjęte bardzo ciepło, co spotka pewnie i odsłonę najnowszą. Anime przybliża bowiem historię Chin, intrygując przy tym przeżyciami głównego bohatera, który marzy o wdrapaniu się na sam szczyt. Oprócz anime polecam Wam również mangę, uważaną za dzieło wprost genialne. Premiera 3 sezonu Kingdom będzie miała miejsce 6 kwietnia.